Witam Państwa w Dialogach Wileńskich, nazywam się Agnieszka Skinder i dzisiaj naszymi gośćmi są trzej sympatyczni rozmówcy, których łączy wspólnie jedna pasja – malarstwo. Natura ich obdarzyła widzeniem świata przez swój pryzmat, przez swoje widzenie i odczucie. A są to pani Danuta Lipska, pani Bożena Naruszewicz, pan Czesław Poloński. Dzień witam dobry. Państwa bardzo serdecznie. Wszyscy moi rozmówcy są też członkami Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie Elipsa, a pani Danuta jest prezesem tej twórczej organizacji. Pani Danuta, od razu spytam panią jako prezesa Elipsa. Proszę powiedzieć o działalności tej organizacji, jakie cele jej przyświęcają. O, nasza Elipsa naprawdę jest fantastyczna. Bardzo prężnie pracujemy. Już będzie 30 lat, jak jesteśmy na świeczniku. Coś podobnego, czyli już jubileusz się zbliża. Tak, jubileusz się zbliża. W przyszłym roku będziemy mieli 30-lecie naszego. Więc w dany moment zrzesza 17 malarzy. Wszyscy to są wilnianie. Wilnianie, tak. Polacy? Polacy. Tak, i 189. wystawa odbyła się, i to było niedawno, w Warszawie, w muzeum. Za to jesteśmy bardzo wzruszeni, że tam wystawa odbyła się i dalej po Polsce będzie jeździła. Czyli ta wystawa w ogóle z wszystkich kilku członków Elipsy, nie to, że tak, kogoś jednego? Tak, to członków Elipsy. Temat tej naszej wystawy było szlakiem Adama Mickiewicza, bo rok romantyzmu, Wilno, a w Wilnie powstał romantyzm, więc szlakiem Adama Mickiewicza. I ten temat my powiedzieliśmy do Warszawy. Jak została przyjęta? Bardzo, bardzo miło, bardzo dobrze. Jesteśmy po prostu wzruszeni tym przyjęciem. Tą gościnnością, tą serdecznością jesteśmy wdzięczni naprawdę i zaszczyceni, że odbyła się ta nasza wystawa w Muzeum Niepodległości. A słowo niepodległości to naprawdę dla każdego Polaka jest bardzo, bardzo znaczące i bliskie sercu. A jak dawno jest pani prezesem? Bo pani była od założenia, prezesem prawda? Jestem od 2017 roku, po śmierci świętej pamięci Władka Lawrynowicza. Ale pani również była, znaczy od samego początku, prawda? Bo również zakładała... Zgadza się, tak. Od początku to, znaczy się założyliśmy, przedtem jeszcze mieliśmy swoje własne wystawy, wszystko, ale w 1993 roku założyliśmy właśnie Twórczy Związek Polskich Malarzy Artystów Elipsa i wtedy to była ja, Władek Lawrynowicz, Anna Kudraszowa i Lilia Milto. Nas tych pięciu... Założycieli. Założycieli, tak. Więc... No i to się rozszerzało. I na przykład, jeżeli kto może wstąpić? Na przykład państwo, jak dawno jesteście w tym stowarzyszeniu? Ja też przerwany jest. Aha. Byłem też, to może z Lawrynowiczem też byłem, trochę działałem. A teraz to bardzo aktywnie Danka pracuje i... Ona u nas głośno, teraz bardzo, tym bardziej w Warszawie wystawą, ja też... No to też brał udział pan. Pan przecież sam przecież, no Czesław Poloński, znany bardzo na Wileńszczyźnie malarz. Ja to pamiętam od dziecka pana nazwisko i pan jednak należy też do stowarzyszenia. Co to panu daje, że to jest... No daje, no to aktywnie, to jeszcze mnie bardziej... do twórczości bardziej zbliża i motywuje, tak, motywuje i... Zawsze teraz uczęszczam w wystawach zbiorowych i prywatne wystawy mam. Teraz w Święcianach wystawa. Teraz się odbywa, tak? W Święcianach. Teraz w Święcianach mam personalna wystawa. I w styczniu było otwarte jeszcze w grudniu. W styczniu byłem w Niemczech w muzeum. Etnograficzne muzeum. Etnograficzne muzeum była też wystawa personalna. A teraz będę, jeżeli wszystkich zapraszam, będzie 3 marca będzie w Muzeum Żydowskim. Ja stoję na kolejce, będzie moja prywatna wystawa. No, ale to jeszcze w następnym roku. Prawda? Już koniec. No to taki aktywny, bo jak malarz, to dla niego święto, dlatego jak otwarcie wystawy, zawsze coś obcujesz z swoimi kolegami i przychodzą. Na pewno. I tego.
Pan chyba niemal miał tych wystaw. Wystaw, tak. Mam personalne wystawy i w zbiorowych też, w Związku Artystów w zbiorowych też uczęszczam wystawy. Teraz w zbiorowych jeszcze nie będzie też w Związku Artystów, będzie też zbiorowa wystawa otwierać. A tak, a teraz w Warszawie zbiorowa wystawa, dzięki to wszystko Danka organizuje bardzo aktywnie. I potem jeszcze Danka miała też personalna wystawa. To my chcę powiedzieć, że teraz trwa jeszcze moja wystawa w Rudominie, w Domu Kultury. Wystawa, a tak ja miałam już 149 wystaw osobistych w ciągu tych lat. Gratulacje. Ja byłem. Też będzie jeszcze jeden jubileusz. 150. Tak, 150, ja myślę, że 150 to już jak będzie otwarcie Domu Polskiego, tam tej dobudówki, to wtedy chyba zrobimy tą wystawę. Ale przede wszystkim po pierwsze będziemy ogólną wystawę, zrobimy wspólną wystawę w Domu Kultury przy otwarciu. To takie moje marzenie jest. Oby się ziściło. Pani Marzena, a czym dla Pani jest przynależność do Elipsy i czy Pani również o tych wystawach proszę opowiedzieć? Bo wiem, że w Niemęczynie też tam się coś dzieje, prawda? Tak, właśnie. No z tą Elipsą to być może ja próbuję rozmalować świat, żeby on był bardziej kolorowy. I zakręciłam takie rzeczy w Niemęczynie. Rozpoczęło się wszystko to właśnie od kwiatów polskich w tym roku, kiedy postanowiłam zrobić ten właśnie taki wielki obraz ogólny, że każdy mógł przyjść i namalować sobie po kwiatku. Wspaniała inicjatywa, miałam zaszczyt również ten kwiatek zostawić, tak. Za co Pani dziękuję, bo Pani po pierwsze tak ładnie pracowała, tak namawiała tych ludzi. Ile tam chyba ludzi zostawiło ten kwiatek? Bardzo dużo. Ja próbowałam zliczyć, no zrezygnowałam. Dużo? Dużo, bardzo dużo tego wszystkiego. Jaki los jest tego obrazu? Ten obraz właśnie jest przesprzedany, czy jak? Odsprzedany? Nie. Przekazany? Przekazany. Uh-huh. Przekazany dla Muzeum Etnograficznego Wilenszczyzny w Niemęczynie. Uh-huh. Tam wystawia się właśnie teraz, bo jest czynna nasza taka poplenerowa wystawa niemęczyńskich entuzjastów malarzy, jak już teraz już my tak się jakby nazywamy, których zebrałam do miejsca. No i chcę po prawdę rozmalować Niemęczynę, chcę, żeby ludzie śpiewają, tańczą, a czemu by nie malować? W ogóle Niemęczyn to jest fenomen, teraz on jest tak rozśpiewany, takie tam są wspaniałe zespoły, zobaczmy ta perla, no to przecież coś wspaniałego, prawda? I Wilenszczyzna jest bogata w talenty. Mm-hmm. I te talenty, tak, jeden z talentów to jest perelka Bożena Naruszewicz, potem Renata Utowka, Aleksander Subutkiewicz, Iwona Dakiniewicz. To Niemęczyn, to co Pani? Nie, ale ja mówię, że tego, że po prostu Wisława Pokrzytego i tak dalej, więc naprawdę jest taki wachlarz wielki, więc nie tylko Niemęczyn, ale Wilno i Niemęczyn i okolice w ogóle na Wileńszczyźnie. I oprócz tego my bardzo dużo mieliśmy wystaw na Wileńszczyźnie, bo tak u nas takie motto, niesiemy sztukę do widza. To wasze takie motto. Motto jest, niesiemy sztukę do widza. Właśnie, bo gdzieś tam z wioseczki jakieś tam nie przyjadą do jakiejś tam galerii, nie mają czasu, a my po prostu jedziemy i do Domu Kultury gdzieś i wywieszamy swoje obrazy i warsztaty robimy i opowiadamy o swojej twórczości, opowiadamy o co nam w duszy piszcze, jak mówi się, co gra. Więc mówimy, co jeden albo inny obraz, co sobą przedstawia. Bo każdy obraz niesie jakąś myśl, serce, jakiś sens tego wszystkiego, co chciał autor, malarz pokazać. Także tak pracujemy, bardzo prężnie pracujemy. Pani tam, może ja jeszcze dodam, właśnie w Niemęczynie już są dwie czynne wystawy nasze. Tak. Jedna poplenerowa letnia, którą właśnie robiliśmy, ze sztolegami chodziliśmy po Niemęczynie, na żywo malowaliśmy to wszystko. I teraz właśnie ona jest czynna do 31 grudnia w muzeum. A druga wystawa to jest świąteczna, noworoczna wystawa.
теж нам музеум дало дозволення, можливо, збереться мальовець вспільно. І, власне, ми намалювалися ми. Свинтечна вистава посвячена ним. Тільки та вистава ж буде в Дом культури. Теж чинна. І там тематика новорочна, так? Новорочна, все новорочне, все гра, все свинтечне. Щось можна набити? Можна набити, так. І хочемо повідомити, що наймолодший маляж мав 4 літа. Ну, все спанілего. Так. А пані теж зараз брала уділ теж в наратушу, правда? Так, зараз моя дуже... в угулі ціла еліпса брала уділ наратушу. Так, так, так. Так, ми вспіраємо, вже от кілька літ вспіраємо клуб «Віленщизна єст кубєту». І в тим року мала бути запрошена, щоб учасничати наживо. І, власне, за своїми анілами. І «Віленщизна єст кубєту» – клуб проводить різні верштати. Теж мала бути на верштатах. Робили ми свинтечні бомбки. Якось в тим року до мене прилетіли аніли, то зробили бомбки з анілом, яку вибрала перша дама Литви на, власне, на тим в ратушу. Это жюри, но с шесть люкой. Шесть люка с люкой. Жюрикет, как у нас с тобой сыра. А не люка. Автори и рэпта по тему сон артиста. Some picture, German, please. So many. Трупи, лопи. Вірте, за що? А як ти аніоли прилетує? Властиві, що кілька літ вони до мене приходять, то так, так несподівання, то на замовлення, повелання. Відать, якісь люди потребують, і вони дуже швидко знаходять свій дом. Не затримуємося під моїм дахом. Угу, аніоли са потрібні всім, відочні. Так, і подійжевам, що зараз уж мам такі пляни, що наступний рок у мій бенді дуже зв'язаний з анілами. Супер. Так, мам уж замовлені на кілька вернісажів. То... Я віддяла теж в Бориковщині, в музеї, теж там стіни вивішені анілами. Там, так, Каверенка літературна. Працюємо з поетами. Вільна Віленщизни, Стіслав Співпраця, він своє праця показує ми, і разом поезія, і у нас маляжі теж, і са музиками, і поетами, як Божена Нарушевич, і Кристина Ужена, і те, не тільки малює, але пікні, значить, пішом вірші пікні. Ну, власне, це спанілего, бо пані є і поеткою, і малярком. Ктора пасія з пані ближче, і ктори вінці посвінця часу? Спочатку то вінці посвінцяла часу поезії. Ага. Якось з Пюром було Латві домовитися. Але зараз, барді з пензлем. А вірші до мене приходять так, якби так, диктувано з вижей. Я їх попросту слышу слово і записую. А могла б пані нам прочитати якийсь вірш для наших віців? Так. Власне, мам свій томік. Іле пані томіків є видарних? Є один. Зараз тет-а-тет, то є, власне, двоєзичний томік, польсько-літевський. Але пані по-польську пише? Я пишу по-польську, так. Такі бензі зимові. Прикута до окна. Бачим в темну вечору зріниці, а за окном сніг поволі пруши. Я бим хотіла так платким полетіть і розтопніть на дні твоєї душі. В цьом ж день у дня стає син смутніший, і тенскноти лза плиня з каміння. Удаєм, вже нехцем би син змніший, тен сніжний шал не до запомнення. Як же серцю забронять вспомінать, чи теж відзунць так глупо син тривожить, як заказать собі розпочинать, розмовом, ктурен той ноць уложим. Прошу, чи малярство є з вашим пасією, чи заводом, пані Чеслав? Заводом ніби, так, так, так. Заводом. Так, заводом. Заводовий, то, якщо він
малює, то і малюєш забудови, тоді жили. Малює. Але пан то ще є і ресторатором забитків, правда? Яка з тих пасій, малярство чи ресторація забитків є пану ближче? Ну, ближче то реставрація, то на таке щоденна праця і трохи більше пінішки йде там, так. Мам праця та. І до того мам замилування і то файні там. Але більше зараз. Теж ж не єстем на етаті, то він ці зараз малярством посвідчився, їжджу на пленері, тут я учаштам в виставах. Ну. Але теж і праця педагогічна. Я кидись по студіях була на праці педагогічній, а пізні. Як учитель пластики, так? Так? Пані так, Рубніш. Так, так. Ну, ну mm-hmm. пластики, кидись було ще креслення. То о, так, було так. Креслення. І креслення, і пластика, і історія штуки, і там ну, вуглі. І то все. Все викладалися Рубніш, то це щось панялево. А пізні пошедлим на консервацію. Ну. І там малярство зараз був на цементажах, працює теж. Ну, мам зліцення теж там. Ну, пан такі історичні речі, правда? Бо з того, що теж читала, то і Лелевеля однавіяв, так, так і багато. Так, так, так. Ага, я мам уповажнення, ну, уповажнення то там. Я стараюся, щоб заховати давніше, бо то, що нове, то є найгорше, хто жили робить. Старося, може, ладніше робить, бо то... Бо целем то єднак є справа. Так, так, щоб ага. заховати то все. Аутентичне. Ну, так, так, так. То є справа, то є дуже важливе. Пані Данута, а пані праця педагогічна, бо пані навіть Когутіка кедись проводила, правда? А, так, через 19 років проводила польське студіум Когутік. Власне, і от 3 лет до 7 лет. І там, там дітяки такі діти, були? Діти, так. То було, починалося в профсоюзах, як я кидусь називана, в того... Там те літа розпочалися ми там працю. На Гуржепуфаловій. На Гуржепуфаловій, так. Зараз, нестати, його будинку ж нема. І в дві зміни працювалися ми. І по 5 груп було, то значить 10 груп ве дні, то в неділі, і по 30 осіб. Діти були з різних родин, з родин мішаних, були і амбасадорів, і різних бізнесменів, і кого тільки не було, через, як мовиться, через наші ренце не прийшло. Ну, а там діти вчилися і польські, і музика, і танці, і ангельські, і литовські язик, і пластика. Więc то був такий, такий широкий вахляж того всього. Ну, і мені було дуже цікаво працювати. На тиле те діти пікні працювали, а чи картка А3, то є дуже картка огромна, для дітка, так, так. Он потрафить в цьому 30 минут 5-6 карток намальовувати. І то було, віте що, то було щось фантастичного було. На ілюсь все йде. Але як малювали? Але як малювали? Ну, потрапить до щось, так, талент. І кожна картка, то була інна візія, інна всього. Розумієте, я просто подивляла. Часами приходять родичі, кажуть, прошу пані, він нічого не вміє робити, він нічого не... А я так потрафię дойти, що він так намалює пięknie і потім мама ходить і хвалиться, мовить, ой, як пięknie намальовав. Ой, родіся, więc, то яка радість. Więc потрафiłam znaleźć język tego dziecka i bardzo wyczułam. No i chyba to już mówi tak we krwi mojej, bo od dziadów, pradziadów moje rodzice, dziadkowie byli profesorami, dyrektorami szkół, więc ja urodziłam się jak praktycznie w szkole. От колєбки в школі, також, ну, першу мою навчальку мама ладні малювала, отець, więc то все хіба на мене подіяло. Пані, дуже добре, що пані порушила цей темат, пані дому родинного, бо пані мама, навчителька, була в польській школі, так. Тата вальчила землю Віленську, więc та родина дуже патріотична, дуже таких наших польських патріотичних традиціях. Як пані вспоміна свій дом родинний? Прошу о тим оповідати, бо наша аудиція теж має на цілу на упам'ятнення, власне, тих... Я jestem naprawdę bardzo wdzięczna rodzicom swoim, że zachowali swoją tożsamość.
zachowali ten patriotyzm, nie patrząc na te różne zmiany, które były, ale mama do końca jeszcze bała się, że jakiś tam Waronok czarny przyjedzie i zabierze. Więc, bo po wojnie, to w 1943 roku, kiedy już Niemcy odstępowali, a Rosjanie zachodzili, a rodzina mojej mamy była bardzo bogata, mieli posiadłości, mieli 30 parobków i tak dalej. I wtedy mego dziadka, on był dyrektorem szkoły, jego no, tak zamęczyli i on zmarł. A taki przychodził jakiś tam KGB-śnik i mówił tak, a mama była na Uniwersytecie Wileńskim tu w Wilnie i przyjechała na kolonie już latem, to było lato. I on tak chyba sympatę do mamy mojej miał. Mówi, Ludka, tej nocy was zabierać przyjadą. Więc mama mojej mamy, moja babcia, mamy tam ile mogła na sobie zabrać, a babcia została już ten dorobek, jak mówi się, chronić to wszystko. No ale niestety babcie dali 25 lat, wszystko zabrali, rozgrabili, 25 lat więzienia. Siedziała w Karagandzie, potem tam gdzieś na północy, w Murmańskiej też stronie, tam las pilowali i tak dalej, więc to było bardzo wielkie. Po śmierci Stalina w 1953 roku babcię odpuścili, ale ona tylko wróciła w 1954 roku, kiedy już my byliśmy takie, dość niemałe dzieci już byliśmy do Wilna. A ona skończyła Szkołę Błogorodnych Dziewic, to jeszcze przy carze, była bardzo wykształconą kobietą. I nie mogła znaleźć pracy. Przedstawiacie, nie mogła znaleźć pracy. I kiedy... Inne priorytety. Tak, mama, bo tam ten był taki specjalny ten bilet i wszystko. Mama poszła wtedy do Ministerstwa Oświaty tamtego i był zastępca Rosjan, a zastępca był Litwin. To Litwin potem podeszedł do mamy, tak wywołał i tak mówi, nic nie będzie, nie przyjmą ją, ale weźmiecie ją na sprzątaczkę do szkoły. A mama wtedy była już dyrektorem szkoły, numer 57 na Wolokumpie. Dzisiaj numer 57, Wolokumpie 12. Więc to tak. No i wtedy mama, babcia moja pracowała tą sprzątaczką przez wiele, wiele lat, póki ta szkoła nie została zamknięta w 72 roku. Także o taki los. Taki los, tak. A tata był Akowiec, ojca, brat też Akowiec, Zdzisław Szadzianiec, Zenon Szadzianiec, to byli Akowcy. No i mama tam trochę część brała, w jakieś tam kilka miesięcy było też. Więc no jakoś udało się to wyżyć, tak. Wycierpieć, ale ten patriotyzm, to wszystko, przeszliśmy to wszystko. I mama, jak chcę powtórzyć, że mama jeszcze zawsze bała się, że ten czarny Waronok przyjedzie też za nią. Ale dzięki Bogu nie przyjechał. No chyba ten patriotyzm właśnie z domu wyniesiony, że pani też była jedna z założycieli, tak rozumiem, też i Związku Polaków, prawda? Tak, mogę tym poszczycić, że przy aparaturze paliwowej powstało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków imienia Władysława Syrokomli. I kiedy tym motorem tam prezesem był Jan Andrzejewski. I my już od 1987 roku działaliśmy. Właśnie, przepraszam, akurat w wybiegłym naszym programie, w nagranej audycji był Mieczysław Subel, który też opowiadał o tym, że my byliśmy pierwsi, niż tak. Był związek, i to tak. Był właśnie pierwszy, Andrzejewski. I powiedział, że on był tym sekretarzem, że był prezesem, właśnie pan Andrzejewski był pan sekretarzem i był jeszcze skarbnik. No a pani tak rozumie, że była od tej strony... Tak, ja byłam później był Subel, a później ja byłam i sekretarzem, i późniejszym sekretarzem, i malarzem byłam. Więc wychodziła gazeta Echo, wydawaliśmy tą... Tam na miejscu, w aparaturze paliwowej, bo tam dużo Julita bardzo Polaków. Tryk, o, wieczny pokój, wieczny pokój, tak, tą gazetę, a ja już myślałam o prawa plastyczne tej gazety. Dużo pisałam różnych reklam, haslów tam, więc po pracy gdzieś tam chowaliśmy w tych podziemiach aparaturze paliwowej i
naradzaliśmy, co musimy robić. No i właśnie w 1989 roku znaczy się Łańcuch Bałtycki. Więc ten Łańcuch Bałtycki po dzisiejszy dzień pamiętam, bo ponad 20 haseł namalowałam. Pani pamięta, jakie to były hasła? Co tam było napisane? Ribbentrop, Molotow, nie. Tam Wolna Litwa, Laistwie z Lietuwa i Wolna Litwa i tak dalej. Ale tak pani dalej. Po polsku pisała. I po polsku, i po litewsku aha. też. Tam kilka było i po litewsku. I więc my wtedy szczycili się, że polskie sztandary i litewskie sztandary razem. My wtedy byliśmy jedną rodziną, jedną siłą. I wzięliśmy tak, trzymaliśmy za ręce. Słuchajcie, to było takie wzruszenie narodu. Ja po dzisiejszym dzień nie mogę nawet rozmawiać, bo tak aż dreszcz. To był po prostu eksplozja emocji. No, nie da się to powtórzyć po prostu. To trzeba tylko przeżyć. Tak. Byliśmy. Pan też, no, też brał udział, byłem, tak? Oczywiście, tak. No, może tam nie w rzędzie, ale tam może obok tam staliśmy. To nie takie ważne, prawda? Wiadomo, że tak. Chciałam powiedzieć, że tyle Polaków, bardzo ogromna masa Polaków utrzymywała nas. Ogromna masa. Oczywiście, więc, tak? Tak, więc my tam za miastem od Wilna nas powiedzieli, gdzie mamy stanąć, gdzie wszystko. Z autobusami, samochodami prywatnymi, no to było coś niesamowitego było. Pani, no to i jeszcze, kontynuując ten temat, Wilenka, teraz byliśmy też na jubileuszu Wilenki i też pani została wymieniona jako ta osoba, która chodziła, kupowała cekiny, tam coś organizowała, to znowu ta żyłka patriotyzmu. Skąd pani taka aktywna? Chcę powiedzieć na konto Wilenki, bo kiedy zrobiliśmy dziesięciolecie Wilenki, czyli Kaziuka Wilińskiego w Palacu Sportu, tak. Dziesięciolecie było. I potem zwolnili pana Kurkucia świętej pamięci i pana Sosnowskiego, który po tym jubileuszu? Po tym jubileuszu. I chcieli to zamknąć, tą Wilenkę. Bo co? Bo tematyka była nie taka, jaka potrzebna? Tak, tematyka nie była potrzebna i wywoływali wtedy i dyrektora, i wszędzie, ale my, rodzice, postanowiliśmy, że Wilenka będzie nadal kontynuować, Wilenka będzie żyła. Więc wybrali, komitet rodzicielski wybrał mnie na prezesa i przez 7 lat byłam prezesem zespołu Wilenka. Szyliśmy stroje, bo buty, stroje szyliśmy, do Moskwy jeździliśmy po cykiny, więc i właśnie dziękując Helenie Rodkiewicz, która nie bała się, a potem powiedziała, dobrze, ja mówię, nie bój się, wszystko będzie dobrze, coś będzie, idziemy naprzód, Wilenka musi żyć i zawdzięczając chyba nam, tamtym rodzicom, którzy poświęcili ogrom czasu na paliwo, samochody i tak dalej, tego. Więc pomagali Wilence, to dzisiaj Wilenka ma ten piękny jubileusz. Tak, na pewno, na pewno. Pani Bożena, jeszcze proszę opowiedzieć, jak powstają pani obrazy? Pani trochę mówiła o aniołach, ale to są nie tylko anioły, prawda? Nie, to nie tylko anioły, to pejzaże, kwiaty, w pewnym sensie portrety. Lubię zwierzę też malować. Pani odpoczywa, kiedy maluje, czy czasami jest takie napięcie? Nie, napięcia żadnego w malowaniu nie ma. To po prostu moje życie. Ale pani na co dzień jeszcze jest też nauczycielką, tak? Nie, właśnie nie jestem nauczycielką. Ja na co dzień teraz jestem malarzem. To jest właśnie pani zawód? Teraz główna, tak. Główne pani zajęcie codzienne? Tak, teraz głównie zostałam tylko malarzem. I poetą. Słucham? I poetą. I poetą, no tak, na pewno, na pewno. A czyli pani działa i w Związku Pisarzy, Poetów Litwy, tak, Polaków, i w Stowarzyszeniu Elipsa? Tak, w Stowarzyszeniu Literatów Litwskich, Polskich na Litwie i malarzy. A powiedzcie proszę, szanowni państwo, jaka tematyka góruje waszej twórczości, panie Czesławie? No różnie, ja tam trochę nie dzielę. Tam. Ja kiedyś, może więcej teraz staram się na plenery jeździć, to może więcej pejzaży jakieś tam były, że maluję tam jakieś, patrzę fragmenty jakieś, ale nie tyle, że z natury, ile tam obcując z przyrodą, ono mnie tam trochę... daje satysfakcję, jak mówisz, że to, jak maluję, to satysfakcję. Satysfakcję, trochę, tak? Tak, trochę tam.
nie za dużo nie zmęczyć, ale czasami tak, tak, jeżeli pracujesz długo. Ale to musi być jak śpiew ptaków, trzeba myśleć, żeby tak szybko namalować, żeby nie zamęczyć ten obraz. No, jak już jak nie masz, możesz nie malować, to możesz nie malować, ale jak jest wielka chęć, to trzeba wtedy to wykorzystać. Jak jest natchnienie jakieś, to trzeba to wtedy... A to natchnienie, ono jakoś przychodzi? Przychodzi, tak, jak szczególnie jak zaczniesz malować, to wtedy jeszcze bardziej wtedy. No. Aha, najważniejsze zacząć. No to też po intuicji i potem sam niespodziewanie patrzysz, jak tutaj wyszło nawet. Jak trzeba pracować, jak pracować wtedy. Więc takie niespodzianki w malarstwie też pojawiają się takie i wtedy tam no i malujemy. Tak człowiek nie oczekuje tego, raptem raz i ktoś mówi, szepcze, Dana, maluj. I to tak bardzo dziwnie czasami. A temat też podsuwa. A temat podsuwa, mówi, co malować. I to tak wiele razy to mnie było. No i czas, maluje się nie tak, kiedy trzeba, ktoś powie, weź maluj, nie. Aha. To musi od zewnątrz i od z góry przyjść, od tam, gdzieś z góry. Szczególnie od wewnątrz. Tak, no, tak, więc zależy od nastroju, od emocji, od tego dnia, więc musi być jakiś taki nastrój twórczy. I wtedy ktoś mówi, co malować, podpowiada. Bożena, tak? A ja zauważyłam, aha, że do mnie przychodzą ludzie, którzy ni razu nie malowali w życiu. Ja mówię, nie umiem. Ja mówię, umiesz. Przychodzą, robią pierwszy obraz i zostają. No, bo naprawdę maluję. I potem im to sprawia bardzo wielką przyjemność. Wtedy nasze takie spotkania, to wtedy zadowolona ta radość, to czuję tę energię. I odwdzięczają się oni mnie tym. I że ja to widzę cel w tym, sens wszystkiego. Każdy po swojemu trochę maluje i każdy, jak od tych ale dzieci... Ale w tym i jest tak, tak, nie. Piękno nasze. I od nich można też nauczyć się, jak tak, od dzieci. Bardzo dużo można od nich nauczyć. Też, oni spontanicznie też tak maluje, nie. Za dużo nie zamyślając się. Nie znając takiej teorii, tak, którą tak, wy tak, chyba znacie, i, prawda? I bywa, że takie w kolorycie i we wszystkich kompozycjach takie ładne wymyśli, że nawet można podziwić nawet od niego. Tak, i te spotkania to takie, jak my razem malujemy, wszystko, nawet malarze i te wszystkie, że my jeden od drugiego coś uczymy się nawzajem. U nas teraz Danka organizowała, będzie w Muzeum Puszkina, będzie... A teraz muzeum, 11 Muzeum Puszkina będzie. 11 grudnia. 11 grudnia w niedzielę, no. O 10 będą warsztaty muzeum, więc będziemy malować razem. Zaprosiliśmy, kto przyjdzie tam, i dzieci, i dorośli przyjdą i będziemy malować. Czy trudno jest prowadzić warsztaty? Wiecie co, jest bardzo przyjemnie, że kiedy człowiek słucha uważnie ciebie i łapie, co ty chcesz powiedzieć i chcesz dojść do tego człowieka czy do tego dziecka i on otwiera się, a otwiera się na papierze, w kolorach. Więc to, słuchajcie, jak dla mnie to jest naprawdę bardzo pięknie, bo jak pracowałam w szkole, to kiedy zachodzę do klasy i widzę od razu nastrój klasy i widzę kto jaki ma nastrój, kto jest smutny, kto... Do tego podchodzę i ogólny taki uśmiech, ogólne wszystko i wszyscy pracują. Słuchajcie, no to jest największe chyba szczęście dla nauczyciela, dla pedagoga, dla malarza. Tak, na pewno. To malarstwo to jest taki jeszcze język, na którym po prostu rozmawiamy. Tak, to jest poezja. Poezja, malowana poezja. Albo melodia, albo grasz, po prostu tak, ty tym pętlem grasz. Tak. To jest tak. I tego już nie zatrzymasz. Ktoś to wykorzystuje jako terapię, prawda? Przecież tak, dużo psychologów, którzy właśnie na tej podstawie też mogą wyleczyć nawet człowieka. Te różne mandale zaczynają, z czego teraz tylko nie ma. Jak gdzieś może sama zauważyłam, bo jak w przeszłym roku ja malowałam każdy dzień po obrazie. Aha. Nieważne, jaki u mnie nastrój był, ja każdy dzień siadałam i malowałam. I też taka zauważyłam, że zmienia się, doprawdy wszystko zmienia się. Do końca roku to już było bardziej już jasno, jaskrawo i to wszystko. I doszło do aniołów. Proszę, proszę. Czyli stan wewnętrzny jest absolutnie odzwierciedlany na tak. Plutnie na papierze. Panie Czesławie, pan jest również restauratorem zabytków sakralnych. Z jakim uczuciem pan pracuje w miejscach świętych?
Jakby to, jeżeli to u nas najwięcej, to jest gotyckie malowidła i baroko. I jakby czuję się w tej epoce, jakby to ja czułem się, bo ja przy tych freskach dotykam, to wygląda, że ja znajduję się. No właśnie, kopię się w tej epoce. Dotyka historii, prawda? Tak, historii. Tak. Ja sam. No i przychodziło się, prawda, jeszcze byłem na tym, mogę pochwalić, że byłem na stażach, byłem w Włodzimierzu i w Suzdaliu, tam przychodziło się nawet rubliowe freski restaurować. Jeszcze pamiętam. Pamiętam, tam trochę nam tam dawali tego, był taki Niekrasow i on mówił, zapamiętał takiego frazę, trzeba malować grazicej. Taki był, jeszcze takiego terminu nie wiedziałem. Takie szare takie malwidło. I trzeba, żeby tak, gdzie ty dotykasz swoimi ręcami, żeby to było też, żeby specjalista zauważył, gdzie to jest autentyczne, a gdzie ty zaczynasz tam psuć, czy tam poprawić, to żeby to widać było. Bo niektórzy też tam, gdzie egipskie te, czy rzeźby, czy co, to ich nie trzeba ich uzupełnić, jeżeli tam jeszcze jakieś odbite, czy ucho, czy co, to tak niech musi zostać, że to nie można tam tego, to bardzo trzeba ostrożnie. My też czasami zostawiamy też tylko takie tło, żeby mocno nie wyskakiwało te tło, to trochę, żeby tak uzupełnić, no tak. No i w kościołach Wilna również, prawda? Pan zostawił cząstkę siebie. Proszę, to było bardzo ciekawe. W kościołach, poniewierzu nad ołtarzem był Polsko Musis, bitwa Polska, tam była freską malowałem. Później koło Druskininga i te, jak one, no też w kościele pracowałem. No i Wilnie, prawda? I w Świętej Teresy chyba. Tak, w Świętej Teresy tutaj też jest. Czy ma pan takie najbardziej bliskie sercu, jakieś takie wspomnienie właśnie z tej sprawy restauratora? Każdy inny tego, każdy inny. Koło Druskininka w Liszkowa, to tam dwie freski. Ja samodzielnie jeden tylko pracowałem, to tam żyli Liszkowa, tam dwie freski. Było, jakraz była nazwa aniołów, jak one tam, no tam anioły narysowane też byli i nazywa się freska. Także, zapomniałem jak tam, no to wtedy to tak, też było ciekawie, było ciekawie tam moje osobiste, bo były, jeżeli cała grupa pracuje, to tam swoje fragmenty, tylko wiesz, bo były, że też. A było, że też jak w ratuszu tam zrobili, mnie prawda nie było, to każdy trochę, gdzie miał fragment, to każdy trochę inaczej, to tam trochę całości nie ma. Tak samo w malarstwie, jeżeli w malarstwie też staram się, żeby tak zaczynać od całości. Nie będziesz tam, jeżeli drzewo rysować od liścia, malować, a trzeba, żeby kompozycja, żeby całość była, tam może na pierwszym planie coś oznaczysz, a później, żeby szedło trochę tak mglisto, żeby było tam, żeby było, no i żeby te, w malarstwie najważniejsze, żeby kolor, i teraz ja tam za dużo tych literatury nie uważam, to więcej w malarstwie potrzebny kolor i ta forma, to najważniejsze jest. Kolorystyka. Tak, kolorystyka, żeby jedna farba kolor jest z drugim, żeby oni... Połączyć, żeby było. Obraz musi grać. Tak. Obraz musi grać, bardzo ładnie pani mówi. A teraz tam zadam pytanie, które na pewno się nie spodziewacie. Jaki jest wasz pogląd na nowoczesne technologie? Bo wyobraźcie sobie, że teraz sztuczny intelekt w ciągu kilku sekund może namalować obraz na twoje zamówienie. Ba, sztuczny intelekt nawet może ułożyć wiersz, nawet napisać dramat. Tam kilka haseł wrzucasz i to już wszystko jest. Jak to wygląda? Wiecie co, sztuczny, on jest sztuczny. On nie idzie od serca, nie od duszy idzie, prawda? Nie od Boga, jak mówi się, a sztuka? Sztuczny jest sztuczny. To jest taki jak metal. Racja. Chłodny. Ale jednak nowoczesne technologie też mają swoje plusy.
Pan przecież miał wystawę, którą pomógł z tymi nowoczesnymi technologiami. Bartek, tak? Proszę o to powiedzieć. Tak, miał wystawę. Tak. A tak, to takie coś niewiedzianego, to coś... Tak, to było dość ciekawe takie, no, to połączone. Tak, to w zasadzie to... Czyli, ta sztuka to komputerowa, to ona rzeczywiście, ona trochę bardziej chłodniejsza, ale tutaj takie były nowoczesne te... Ja też sprzeciw tych nowoczesnych nic przeciwko nie mam. To. Kiedy robot rysuje, prawda? To trochę dziwnie. No, robot to nie, ale musi artysta malować. Tylko, że teraz ten konceptualizm, ten taki idzie, no ja też on coś w sobie ma. Tego. A tam na wystawie tej, w tym bardzo udana była wystawa. Właśnie, proszę opowiedzieć, jak to wyglądało? To wyglądało to na wielkim... na ekranie było moje malowidło i potem jak widz przechodzi, to on uczęszcza w tym. Tak, gdzie żołdzie? Jeżeli ktoś jakiś przedmiot, czy jakieś tam byli, czy tam kozy, to wchodzi raz, to on za nimi wchodzi. Tak zrobione, tak on umie, bo mój syn, on i w Austrii tam stażerował się i w tym, i w Poznaniu, jego wymiana studentów. On dyplom ma w Akademii Sztuk Pięknych z Wilnie, ale tam dużo, gdy wymiana studentów była, to on tam trochę i on. I on teraz ma swoją firmę i coś filmuje i robi te wideo. On też, on zaczął robić to, robi na katedrze. W tym roku, prawda, nie będzie na katedrze, na ścianie te takie przychodzą różne te bajki, to jego, on od o, niego. O, proszę. To no, od niego zaczęło się to. To bardzo ciekawe. No. Powiedzcie, w tym roku nie będzie, nie ma pieniędzy i nie ma. No jak nie ma pieniędzy, on z Tybu Klingo, to... szczególnie była tam jego pierwsza, kiedy była z Tybu Klingo z Kaliedos. Tak, tak. Kiedyś to było, to... To właśnie Bartek... To Bartek, no. W tym braludzie. No to gratulacje, no. Bo to piękne projekty, naprawdę. Pan. Ale później tam jemu pomagali, tam jeszcze inni robili, już dali. Aha. Dali, to już nie, to już potem. A tak, to on to robi. A czy macie jakiś swój ulubiony portret, czy jakieś inne dzieło, no, które jest dla was szczególnie bliskie, które możecie się szczycić? Niech to widz ocieni. Ja ale też, no też dla portrety, takie... portrety. Aha. Tak, ja portretista niby to. Aha. Mówię, jak broniłam dyplom na wyższej uczelni, to też mówili, że u mnie jest portretowe podobieństwo, zawsze umiem uchwycić i zawsze mój portret, ja zawsze do każdego inaczej podchodzę. Zawsze inaczej. Nie tylko pokazać zewnętrzne jego rysy, ale żeby jego dużo wewnętrzne no, pokazać. Jestem świadkiem. No. I właśnie autoportrety swoje, i no, też, tyle realistyczne, no. Tak odzwierciają całą postać właśnie Czesława, jaki on jest. Wnętrze. Przez oczy, przez twarz, przez jego ten jakiś tam mimikę i tak dalej. Widzę w tym autoportrecie. Kiedyś ja autoportrety więcej namalowałem. Moje autoportrety wszystkie są nabyte, już nie mam autoportretów. Wszystkie kupiło. Widmo to Martikonis, taki znany, on i polityk, i przedsiębiorca. On wykupił mnie wszystkie. Jest w internecie, jeżeli zobaczycie autoportrety, to no, nie, jego własność, to moja, bo ja tam kiedyś malowałem. No, tam w, nie, to jest piżamie, tej, tam po rannym, przy rannym guleniu. No, to no, ja, no, to no ja widziałam, tak, widziałam, że twoje autoportrety. Nie mam tych autoportretów. No szkoda. No, ale on jeżeli, ale w dobrych rękach są, tak, więc wszystko dobrze. Tak. I on wystawia, on ma na ulicy Wielkiej, on ma taka galeria autoportretów, i on czasami wystawiał tam też te frazy. No jakie macie swoje ulubione? Pani Danuta, Pani Bożeno. Oj, trudno powiedzieć, bo każdy obraz rodzi się w duszy. Trzeba go urodzić, każdy obraz. Tak. Więc każdy obraz jest to jak to dziecko, jak... Więc trudno wybrać. Trudno wybrać. Najbardziej kochane. A jeszcze jakieś takie jeszcze przyszłości, czegoś tej przyszłości może będzie jeszcze lepszy. Więc kiedy się trudno powiedzieć, że czy to jest, jaki obraz jest najpiękniejszy, najlepszy i najkochańszy. Bożena też?
Ні, я мам свій образ. О, прошу. Я, власне, я певного разу приглядала старе здіянця Вільна в інтернеті, і мене притягнула таке здіянця Арки Казіміжовської. Ну, Арки за Угу Казіміжовської. І то було взгляд воїна, я ще здіянця. І мене це взяло, взяло плотно, взяло фарби і намалювало. І, власне, той образ зоставила у себе, постановила, що він тільки у мене зостане. Пані Сандор за дороги. Так, в ньому щось є таке. Тиля мислі була при тим образі, і то все таке, і щось він мені... Ні, ні, я його нікому не віддам. Обов'язково прислати, добре, щоб ми для відзів могли показати добре. Ten образ. А де можна набити ваші праці? Можна на виставах uh-huh. Еліпса, uh-huh. і на виставах індивідуальних виставах, uh-huh. Власне, ну і в працівнях наших також. Кожен має працівню вдома. Я, власне, викладам на профілі у Фейсбуку. Божена Нарушевич. Так, Божена Нарушевич. І пишемо до мене в контакт зразу, тут бува тільки виложив образ, вже замовлений, є, вже мій. Думаю, добре. Czyli tutaj już technologie te nowoczesne bardzo pomagają, prawda? Pomagają. I dosyć powiem, że jeszcze rozwijają się, bo być może sześć poetów, mnie jeszcze, no pięć nieznanych tak rzeczywiście, pod moimi obrazami piszą wiersze. Czyli pani jest natchnieniem dla poetów. Tak, pani i to jest to taka współpraca, bardzo nawet powiązana. A pani sama do swoich portretów pisze wiersze? Przychodzą, tak. Też? Przychodzą. Bywa, że z obrazem razem i przychodzi wiersz. Czyli to musi przyjść. Ale ja to słyszę. Ja maluję, słyszę i biorę i zapisuję. Ojej, to ciekawe. Tak. A jaki dla was był rok 2022, panie Czesławie? No miałem wystawę, jak już mówiłem, że tego miałem. Ten nie najgorszy taki też, to pracowało się. Chwała Bogu, bez pandemii, prawda? Bez pandemii, tak. Ja w rodzinie nikt nie chorował i ja chcę pochwalić się, że nie choruję ni grypo, ni nic moje. Jeszcze syn czasami bywa tam, jak zmiana pogody, to... Ale może być wszystkiego, bo już na starość, to może być wszystkiego, ale... No odpukać, tak. Oby tak dalej. Tak. Mhm. A jeżeli wracając do tego tematu, że... tego, że jak tam... Образ. Кидись я ще газети писали, що я ще найліпший образ намалюю. Але так от і зараз я того не мовлю. Ну, але і дуже тих, багато, якщо хто купець приходить, то завжди найліпший вибіжить. А зараз то трохи буває шкода ніхтурих, я не знаю, навіть, де вони є, був завжди найліпший. А шкода зараз на виставах, то трохи гірше. А навіть можна і ще на вулиці Німецькій, в Отічу, там, де типу, для артистів, в зв'язку пластиків, то там можна купити. Пана образи. Мої образи можна. І, правда, ще можна в польській галерії артистичному є, але там якось не купую. Тоді теж не зрадко, зараз якось теж, але... Часами я не бачу, чи купую, чи не купую, малюю. Mimo wszystko. Mimo wszystko. Jeżeli obraz namalowany, to i zawsze jest jego właściciel. Nie zawsze. Nie. No, właściciel sam jestem. Nie, no ja nabywca mam. Nie bardzo. Nie bardzo. No bo bardzo dużo tych pan ma obrazów. To, oczywiście. To nie, tam dużo, za dużo nie mam. Ja tych też wystaw tych też nie liczę bardzo. Nie liczę też wystaw. Pani policzyła, 150 będzie. Tak, 149 tak, indywidualnych. Ale chcę powiedzieć, że ten 22 rok to był dla nas, dla Elipsy był rok naprawdę taki bardzo fajny, superowy rok był. Twórczy rok. Twórczy w ogóle w emocje, twórczy w koleżeńskość, takie wiecie, no Elipsa to jest nasze dziecko i naprawdę tak. Kochana jest Elipsa i wszystkich, właśnie wszystkim swoim malarzom, artystom chciałam życzyć, żeby następny rok taki sam był i jeszcze lepszy.
Życzymy z całego serca. Naprawdę. No, bo taki jest taki wspaniały kolektyw, który jeden za drugiego podtrzymujemy, jeden drugiemu coś doradzamy, wszyscy razem. Wiecie co, no to jest naprawdę największe chyba moje szczęście jest. Danka bardzo umie organizować, bardzo organizuje. No. I byłem, ja wtedy jeszcze nie powiedziałam, byłem w Rudominie, bardzo udana wystawa personalna była w Rudominie i takie otwarcie było. Fajne i tego, i dzieci, i było też... I warsztaty potem były, druga część były warsztaty. Warsztaty tam trochę, my tam trochę tam coś... Dziećmi było... Korugowaliśmy tam tak, dzieci. Tak, no, dzieciaki byli zadowoleni, i Bożena tutaj, wszyscy byliśmy w tych, na tych warsztatach, i Czesław, i nasze malarze byli, tego, więc było bardzo przyjemnie. Jaki był rok, Pani Bożeno, dla Pani? Najcudowniejszy. Och, jak to fajnie to słyszeć. Tak, bo właśnie, bo... Bo tyle aniołów, tyle wszystkiego i ja zrozumiałam, co ja chcę. Czyli jaki będzie ten 23 rok? Jeszcze lepszy niż ten. Tak? Tak. Czas na życzenia? Chciałoby się, żeby było, no, chociaż i ten niezły był, nie, żeby nie było wojny i żeby nasze... Najważniejsze. I żeby elipsy dalej tak tworzyły, jak i było. Tak, jeszcze, żeby my jedną siłą byliśmy, pracowaliśmy tak dalej. Nie tylko w Warszawie, ale... Da, i poza granicami. A chcę jeszcze powiedzieć, że elipsa, prace elipsy, prace naszych malarzy są praktycznie w Unii, w Unii Europejskiej, w Ameryce, w Meksyku, w Chicago. Także możemy to pochwalić się, że na pewno. Na szeroki wachlarz mają nasze prace i w tych prywatnych, w domach prywatnych. I w ogóle dużo czym się jest pochwalić, prawda, za ten rok? Tam tych bardzo. Dyplomów Pani tam mnóstwo różnych otrzymała, medali i tak dalej. Tak, i dyplomów, i medali. No, chciałam powiedzieć, że Czesław otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za swoją działalność. Wspaniale. Także to już był tak samo bardzo dobry rok. Ja otrzymałam Złoty Krzyż Zasługi. Gratulacje. Dziękuję. Jakoś tak, dziękując właśnie państwu polskiemu, że on jednak, nasza macierz pamięta o nas. Tak. I to jest naprawdę bardzo wielkie szczęście, że wspiera malarzy i nie zapomina. A my nie zapominamy, że jesteśmy Polakami. Tak. Na pewno. Tak, że tutaj jesteśmy, tej ziemi, żyjemy i tworzymy i niesiemy piękność ludziom. Właśnie chcemy ten, jak Bożena powiedziała, chcemy ten świat upiększyć na kolorowo, żeby ten kolor, który był kolor dobroci, kolor miłości, żeby ten kolor był. I jakże chce się tego życzyć nam wszystkim, prawda? Żeby ten 23 rok rzeczywiście dostrzegalibyśmy no, przez ten pryzmat tych pięknych kolorów, a tego jest tak dużo w naszym świecie. Ja bardzo się cieszę, że swoją audycję w 2022 roku miałam zaszczyt właśnie spędzić z Państwem, z ludźmi, którzy rzeczywiście widzą świat piękniejszy, ładniejszy. Serdecznie dziękuję, że przyszliście dziś do naszego studia, do studia Dialogu Wileńskich. No a ja się cieszę, że ta ostatnia audycja w 2022 roku mogłam spędzić z ludźmi, którzy widzą świat przez pryzmat piękna, przez swoją ładną twórczość pełną pozytywnych kolorów i którzy rozprzestrzeniają to piękno dla nas. No a Państwu życzę również zostawać w tych pięknych kolorach, widzieć świat w pięknych, tylko w pięknych kolorach. No i żeby było dużo dobroci, nadziei, miłości i mam nadzieję, że spotkamy się również w 2023 roku. Niech on nam wszystkim będzie bardzo pomyślny i zdrowy.